28 czerwca 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów przemysłowych wyszli na ulicę w ramach protestu przeciwko komunistycznej dyktaturze, złym warunkom pracy, słabym zarobkom i niskiemu poziomowi życia. Wydarzenie to, znane jako Poznański Czerwiec, było pierwszym tak wielkim buntem robotniczym w dziejach PRL, torując drogę innym protestom podjętym w ramach walki z totalitaryzmem. W celu stłumienia manifestacji władze Polski Ludowej skierowały na ulice Poznania milicję, UB, KBW oraz blisko 10 tysięcy żołnierzy i co najmniej 350 czołgów. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, choć w przypadku cywilów najczęściej mówi się o około 50 osobach zabitych na miejscu lub zmarłych po czasie w wyniku doznanych obrażeń. Najmłodsza z ofiar, Roman Strzałkowski, zabity strzałem w klatkę piersiową, w chwili śmierci miał 13 lat.